2 marca wspominamy błogosławionego Huberta Unzeiting, prezbitera i męczennika. Hubert urodził się 1 marca 1911 roku w miejscowości Hradec nad Svitavą, na terenie dzisiejszych Czech. Wówczas teren ten zamieszkiwali Niemcy. Jego ojciec zmarł, gdy Hubert miał zaledwie 5 lat, w roku 1916, na tyfus, gdy był w niewoli rosyjskiej. Po jego śmierci matka wychowywała sama 6 dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w rodzinnym gospodarstwie. Od wczesnego dzieciństwa był pobożny, często uczestniczył we mszy świętej, czytał Pismo Święte i gorliwie się modlił. Pragnął zostać kapłanem, ale w wielu seminariach odmawiano mu przyjęcia, między innymi ze względu na młody wiek. Wreszcie w wieku 17 lat z radością wstąpił do zgromadzenia misjonarzy z Maria Hill i przyjął imię Engelmar. Po odbyciu nowicjatu w Holandii i studiach w Wittsburgu 6 sierpnia 1939 roku udzielono mu święceń kapłańskich. Pracował najpierw w Würzburgu, austriackim Riedingu, a później jako proboszcz w parafii Zwankowa w diecezji czesko-budziejowickiej, okupowanej przez Niemcy. Wyróżniał się gorliwością w pracy duszpasterskiej, między innymi uczył religii, w niedzielnych kazaniach zachęcał do pomocy Żydom prześladowanym przez III Rzeszę. Krytykował politykę nazistowską Niemiec, tym zwrócił na siebie uwagę. 21 kwietnia 1941 roku został aresztowany przez gestapo i przez 6 tygodni przetrzymywany w areszcie w Linzu. Później przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam otrzymał numer 26147. Zmuszany był do nadludzkiej pracy, szykanowany, upokarzany i dręczony. Nauczył się tam języka rosyjskiego, by lepiej pomagać rosyjskim więźniom. Dzielił się swoim chlebem, dzięki temu uratował wielu więźniów. Niektórzy z nich, obserwując jego życie, nawrócili się na chrześcijaństwo. Wielu udzielił sakramentu chorych. W jednym z listów napisał: Zbawca daje mi w tych dniach także najlepszy przykład słowami: Ojcze, niech się spełni nie moja, lecz Twoja wola. Jest to również najprostsza droga dojścia do Boga i osiągnięcia paschalnej radości błogosławionego zmartwychwstania. Nazywany był aniołem z Dachau lub Maksymilianem Kolbe z Niemiec. Jeden ze współwięźniów, ojciec Clemens Pereira, jezuita, mówił o nim: Nie lubię mówić, że ktoś jest święty, ale to rzeczywiście odnosi się do księdza Huberta. On jest święty. Gdy w listopadzie 1944 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu plamistego, zgłosił się na ochotnika do pielęgnowania chorych. Zarażony chorobą, zmarł 2 marca 1945 roku. Współwięźniowie uchronili jego ciało przed kremacją. Jego grób znajduje się w Wittsburgu, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to kościół klasztorny jego zgromadzenia. Beatyfikowany został 24 września 2016 roku z polecenia papieża Franciszka. Ojciec Unzeiting był iskrą prawdziwego człowieczeństwa pośród ciemności terroru nazistowskiego. Jego męczeństwo pozostawia nam potrójne przesłanie – wiary, miłosierdzia i siły. Wiara była dla niego największym skarbem. Jako więzień był nieustannie zjednoczony z Bogiem w modlitwie, co dawało mu siłę, by kochać, pomagać i pocieszać innych. Był miłosierny dla tych, którzy, podobnie jak on, cierpieli trudy i upokorzenie niewoli. Siła jego ducha wzbudzała podziw i pomagała innym więźniom trwać w tej sytuacji pozbawionej nadziei. Dlatego nowego błogosławionego nazywamy męczennikiem miłości, niemieckim Maksymilianem Kolbe, powiedział ksiądz kardynał Amato w homilii w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Huberta, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.